O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Ruch ulicą Szpitalną od kilku tygodni jest utrudniony z uwagi na przebudowę chodników i budowę niezwykle potrzebnych tam parkingów. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny wraz z nadejściem lipca. Do tego czasu kierowcy i piesi powinni zachować na tej ulicy szczególną ostrożność. O ile kierowcy starają się bardzo, o tyle niektórzy piesi robią wszystko, by ruch na Szpitalnej jeszcze bardziej utrudnić. Rozkopany chodnik po wschodniej stronie, rój pracowników i maszyn, jadące auta, nic z tej listy nie przeszkadza pieszym w wędrówkach jezdnią lub krawężnikiem. Po drugiej stronie, wprawdzie wąski, ale pusty chodnik nie cieszy się szczególnym powodzeniem. W środku dnia ruch tutaj jest jeszcze niewielki, ale w godzinach szczytu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Piesi w wielu przypadkach zupełnie ignorują prośby i apele zarządu dróg Zieleni, ryzykując co najmniej utratą zdrowia. Wędrówki przechodniów nad głowami pracujących tu robotników też nie ułatwiają im robót. Apelujemy do pieszych. Zachowajcie elementarny rozsądek. Wprawdzie szpital jest blisko i o pomoc nie trudno, ale to nie powód, by aż prosić się o wypadek.